Cześć, nazywam się Paweł Albrecht i postanowiłem, że w tym odcinku powiem o tym, co bym zrobił, gdybym zaczynał jeszcze raz totalnie od zera. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie przydatny szczególnie dla osób, które szukają swojej nowej drogi w biznesie i chciałyby zacząć zarabiać pieniądze i zrobić to od początku dobrze, żeby nie wymyślać koła na nowo. Ten odcinek zostanie podzielony na 5 części, w których powiem co krok po kroku należy robić. Zaczynamy od punktu numer 1, czyli od tego, w czym chcemy się specjalizować, w jakiej branży chcemy pracować. Jeżeli interesują Cię nieruchomości, to zostajesz tylko w nieruchomościach. Jeżeli chcesz zajmować się marketingiem internetowym, to to jest to. Jeżeli chcesz robić grafiki, sprzedawać samochody czy jakąkolwiek inną działalność, to musisz po prostu skoncentrować się w 100% na jednej branży, żeby zostać specjalistą właśnie w tym, co będziesz chcieć robić. Jeżeli będziesz robić coś, co nie daje Ci satysfakcji z wykonywanej pracy, no to daleko w tym zawodzie nie zajdziesz. To jest proste i oczywiste, no ale tak to wygląda. Ja wybrałem sobie nieruchomości i od nich zacząłem i w nich się specjalizuję. Natomiast gdybym zaczynał jeszcze raz, na pewno wybrałbym marketing internetowy i szedł w 100% w to, żeby sprzedawać produkty i usługi na rynek anglojęzyczny do Indii, do Chin i po prostu specjalizowałbym się w 100% w e-commerce, w marketingu internetowym, w analityce internetowej. I na pewno w 100% zająłbym się tym tematem, bo to jest przyszłość teraz naszych czasów, w których my będziemy teraz żyć. W związku z tym punkt pierwszy, wybieramy coś, czym chcemy się zajmować i stawiamy wszystko na jedną kartę i nie mamy żadnego planu B. Przechodzimy do punktu drugiego. W momencie, kiedy już wiemy, co chcemy robić, musimy znaleźć na rynku osobę, która jest najlepsza w tym, co my byśmy chcieli mieć, co my byśmy chcieli robić. Jeżeli jest to osoba niedostępna dla ciebie, czyli na przykład Brian Tracy, który jest autorem tej książki Maksimum Osiągnięć, to nie musisz spotykać się z nim osobiście. Możesz przeczytać wszystkie jego książki, przesłuchać wszystkie jego nagrania, wziąć udział we wszystkich jego szkoleniach, które są albo były możliwe gdzieś tam w internecie znaleźć i dzięki temu możesz uczyć się tylko i wyłącznie od jednej osoby. Ja postawiłem wszystko na jedną kartę. Uczyłem się wszystkiego tego, co mówi Brian Tracy i rzeczywiście to działa. Nie można mieć kilku mentorów jednocześnie, bo niektóre rzeczy ze sobą się wykluczają, więc warto skupić się po prostu na jednej osobie w 100% jej zaufać. No i od tego, jaką osobę wybierzesz, zależy Twoja przyszłość. Jeżeli będzie to osoba, którą będziesz mógł spotkać na żywo, to warto z taką osobą po prostu zacząć pracować. Czyli znajduję sobie osobę w Polsce, która mi się podoba, pytam tą osobę, czy mogę z nią zacząć współpracę i robię wszystko, żebyśmy mogli razem zarabiać pieniądze. Oczywiście od twoich umiejętności interpersonalnych, od twoich umiejętności w ogóle technicznych, sprzedażowych, zależy to, czy ta osoba będzie chciała z tobą współpracować, no ale to jest twoje życie, od ciebie tylko i wyłącznie zależy to, czy ta osoba będzie chciała pracować z tobą, czy nie. Więc finalnie może się okazać, że masz jednego mentora, który jest za granicą i masz do dostęp tylko do jego publikacji, a z drugiej strony masz też osobę na miejscu, z którą współpracujesz i dzięki temu możesz się rozwijać. Masz jakiś zespół osób, z którymi ciągle idziesz do przodu i tak naprawdę bez tego nie jesteś w stanie, pójść dalej, bo w momencie kiedy chciałbyś prowadzić sklep internetowy i chciałbyś wybrać nawet platformę do postawienia sklepu internetowego, jest tak duży wybór różnych wtyczek, portali, szablonów integracji, że nie jesteś w stanie wszystkiego zaplanować, co będzie ci potrzebne w przyszłości, a w momencie kiedy poznasz osobę, z którą będziesz od której będziesz mógł się uczyć prowadzenia sklepu internetowego, to będziesz o kilka miesięcy, kilka lat researchu do przodu w tym, co w twoim sklepie powinno się znajdować. W związku z tym na pewno na 100%, jeżeli wybierzesz to, czym chcesz się zajmować, musisz poznać osoby, które są już dalej niż ty, bo po prostu bez sensu będziesz tracił czas, a bardzo często jest tak, że osoby, od których będziesz się uczyć, Powiedzą ci, że nie patrz na tą stronę, którą mamy w tym momencie, na nasz sklep internetowy. Bo dzisiaj, gdybyśmy robili to jeszcze raz, to na pewno zrobilibyśmy to inaczej, to inaczej i to inaczej. I jak chcesz zakładać swój sklep, to właśnie dokładnie od tego zacznij, bo to są lepsze rozwiązania. Dlatego widzisz, że posiadanie osoby, która będzie ci mówić, co masz robić, jest niezwykle kluczowe i bez tego po prostu nie pójdziesz dalej niż inni twoi znajomi. No, to jest tak proste jak to. Punkt trzeci, czyli rozwój umiejętności. Żeby stać się specjalistą w danej branży potrzeba kilku lat do tego, żeby przeczytać wszystkie książki, wszystkie publikacje, obejrzeć większość filmów, nagrań, które są dostępne w internecie i trzeba się wyspecjalizować bardzo wąsko, bo gdy będziemy chcieli robić wszystko na raz, to nie będziemy specjalistą w niczym. Dlatego jeżeli znajdziemy już swojego mentora, to musimy zapytać go, jakie umiejętności przede wszystkim powinienem rozwijać, w czym powinienem się specjalizować żeby móc zawęzić sobie obszar poszukiwań tej wiedzy którą chcemy zdobyć i nabywać jak najszybciej nowe umiejętności te które przełożą się realnie na sprzedaż i nasze wyniki biznesowe. W związku z tym pytamy osoby która jest w tym miejscu gdzie my byśmy chcieli być od czego mamy zacząć naszą naukę i w 100 poświęcamy się temu żeby te zadania związane z rozwojem realizować na bieżąco. Nie wyobrażam sobie że ktoś kto chce zarobić pieniądze prowadzić własną firmę, zarabiać więcej niż 10 tysięcy złotych miesięcznie, nie czyta żadnych książek, nie jeździ na żadne szkolenia, nie poznaje żadnych nowych ludzi, nie jeździ na wyjazdy za granicę z ludźmi, którzy mają pieniądze, no bo po prostu dzięki temu, że przebywamy w środowisku osób, którzy robią to, co my byśmy chcieli robić, cały czas wiemy, w którym kierunku mamy iść, w którym kierunku idzie rynek, co się dzieje, szczególnie w takich zmiennych czasach jak teraz. Punkt czwarty. Kiedy już wiemy, co chcemy robić, mamy mentora i powiedział nam, czego mamy się uczyć, to co codziennie powinniśmy robić, to realizować zadania, które prowadzą do sprzedaży produktów lub... Usług. Czyli wszystko, co robimy w ciągu dnia, musi się opierać o to, żeby nasze działanie przyłożyło się po prostu na pieniądze. Jeżeli robisz coś, co nie jest związane z zarabianiem pieniędzy, to na pewno nie robisz tego, co powinieneś robić. Jeżeli masz swój kalendarz zadań i wypisany na 8 godzin do przodu, to spośród tych wszystkich zadań zawsze jako priorytetowe musisz wybrać te, które prowadzi do tego, że zarobisz pieniądze. Cała reszta zadań jest nieistotna. Czyli musisz przyjąć sobie taką zasadę, gdybym mógł w ciągu dnia wykonać tylko i wyłącznie jedną rzecz, co by to było, i właśnie tym czymś ma być to, że to będzie czynność, która zmierzy do tego, że zarobisz pieniądze, wystawisz fakturę, ktoś ci za tą usługę czy czynność, którą wykonasz, zapłaci. Więc w 100% twój dzień powinien wyglądać tak, że sprzedajesz produkty i usługi, poza tym się uczysz i poza tym poznajesz nowe osoby. I to jest niezmiernie ważne, żeby w praktyce wykorzystywać to, co mówi ci twój mentor, to, co mówią ci książki, nagrania, szkolenia i inni ludzie, żeby po prostu codziennie sprzedawać, realizować produkty i usługi dla klientów. Przechodzimy do punktu piątego, czyli do marketingu naszych usług i do personal brandingu. W momencie, kiedy już sprzedajemy nasze produkty i usługi i ludzie zaczynają nas doceniać, zaczynamy tworzyć naszą markę osobistą. Czym jest marka osobista i czym jest nasz marketing? Naszą marką osobistą jest imię i nazwisko. Ja nazywam się Paweł Albrecht i wszystkie te rzeczy, które robię w życiu, w biznesie. Firmuję swoim imieniem i nazwiskiem, bo jestem dumny z tego, co robię. Mam stuprocentowe przekonanie do jakości produktów i usług, które dajemy naszym klientom i nie wstydzę się tego, jeżeli zapytasz kogoś, kto jest znany na przykład w Polsce na rynku nieruchomości, to większość osób wymieni Ci kilka nazwisk, w tym na przykład moje, z racji tego, że ludzie zrobili ze mną różne transakcje, zarobili dzięki mnie pieniądze i rzeczywiście to działa. I niezależnie od tego, jaki mamy kolor firmowy, jak wygląda nasze studio, jaki mamy mikrofon, jaki mamy kanał na YouTube, jakie mamy nazwy naszych produktów i usług, ludzie kojarzą Pawła Albrechta jako osobę, która pozwala innym zarabiać z nim pieniądze. Nie tyle pozwala, co jakby umożliwia różne możliwości o do zarabiania pieniędzy w ten sposób. I teraz wyobraź sobie TVP. Wszyscy z nas oglądający wiadomości dokładnie wiedzą czym jest TVP, jak to wygląda od środka i po co jest to robione. Mają piękne grafiki, super prezenterów, ładne studio, wozy transmisyjne, ogromny budynek, mnóstwo ludzi zatrudnionych i to jest marketing, o którym myśli większość osób. Czyli zrobię dobrego Facebooka, zrobię dobrego YouTube'a, zrobię ładny Instagram, zrobię dobrego LinkedIna, zrobię sobie wizytówki, papier firmowy, wymyślę kolor firmowy i dzięki temu będę ładnie świecił się na zewnątrz, ale zobacz, czy TVP... Który jest dzisiaj, który ładnie świeci się na zewnątrz, w środku ma uznaną markę osobistą przez innych ludzi, szczególnie tych bardziej myślących. Tak? W związku z tym trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Marka osobista to z jednej strony te rzeczy, o których powiedziałem, dotyczące mediów społecznościowych, grafik, wyglądu takiego wizualnego, ale ważniejsze niż to jest to, w jaki sposób. My oddziałujemy na innych ludzi Jaką wartość dodajemy w biznes innych ludzi tak? Jeżeli chodzi tutaj o przedsiębiorczość Czyli jeżeli wykonujemy swoją robotę dobrze Jesteśmy najlepsi na rynku To nie ma znaczenia kompletnie to Jakiego mamy Instagrama, Facebooka i tak dalej W związku z tym najpierw skupiamy się na tym Żeby sprawić, że inni ludzie dzięki nam Dostają jakąś korzyść i, za korzyść I za to nam płacą A dopiero w drugiej kolejności Jak jesteśmy już z tego znani Tworzymy wokół tego markę osobistą I tą markę osobistą Budują nam ludzie, którym za to płacimy. Czyli grafik robi nam zdjęcia, ktoś od wideo robi nam wideo, ktoś od strony robi nam stronę i płacimy za to z tych pieniędzy, które wynikają z naszych umiejętności. Czyli jeżeli ktoś jest dobrym lekarzem, nie potrzebuje strony na Facebooku, Instagrama, YouTube'a, tak? Idąc do chirurga, nie będziesz się pytał, jakie ma pan zdjęcia na Instagramie. Dopiero teraz młodzi lekarze, którzy próbują się gdzieś tam wybić, pokazać, robią to też z przyjemności, chwaląc się tym, co robią. Tworzą takie kanały społecznościowe, ale do tej pory nikt z nas nie szedł do lekarza, dlatego że ktoś miał profil na Facebooku, tak? W związku z tym najpierw ta personalna, osobista związana z imieniem i nazwiskiem opinia, a dopiero potem budowanie marki osobistej. Na sam koniec podsumuję wszystko. Kiedy chcesz zacząć swoją przygodę z zarabianiem pieniędzy od zera, musisz dokładnie przejść przez te pięć kroków. Wybrać, co chcesz robić. Wybrać sobie osobę, która pomoże ci w tym, jak masz to robić, rozwijać się w tym 100%, sprzedawać codziennie produkty i usługi. I zająć się tym, żeby było o tobie głośno w Twojej branży, w Twojej specjalizacji, tak, żeby wszyscy wiedzieli, czym się zajmujesz. A dopiero później opakuj to wizualnie, graficznie i w postaci wideo, tak, żeby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, ale żeby stali za Tobą już ludzie, którzy rzeczywiście korzystali z Twoich produktów i usług. Ja tak zacząłbym swoją przygodę od zera. Nie ma praktycznie innej ścieżki, według której można podążać, żeby osiągnąć większe zarobki, niż nasi znajomi, którzy powiedzmy, żyją na jakiejś tam średniej. Bo to jest jedyna ścieżka do tego, żeby rozwijać się jak najszybciej, nie wymyślać koła na nowo i robić już po prostu to, co jest sprawdzone. Zarabianie pieniędzy to nie jest nic, trudnego. To są po prostu puzle, które trzeba poukładać. Wszystkie procesy biznesowe można podzielić na małe kawałki, tych małych kawałków można się albo nauczyć, albo zlecić je dalej, tylko trzeba po prostu wiedzieć co się robi, które puzzle z którymi trzeba poukładać. Przedsiębiorczość to nie jest wielka filozofia. Prowadzenie firmy, która zarabia 10, 20, 30 tysięcy złotych miesięcznie nie jest żadną sztuką. Trzeba wybrać odpowiedni rynek, robić to co się lubi i uczyć się od ludzi, którzy już to zrobili. To naprawdę nie jest trudne. Dlaczego tak mało ludzi to robi? Wygląda to w ten sposób, że powiedzmy 2-5% osób na świecie to są ludzie, którzy coś tworzą. Artyści, muzycy, tancerze, sportowcy, przedsiębiorcy to są ludzie, którzy tworzą jakieś rzeczy. Pozostała grupa ludzi, ponad 80-90% ludzi, to są ludzie, którzy tylko przyglądają się tym działaniom, tak? czyli. Aktorzy wykonują jakąś sztukę, a publiczność to po prostu ogląda i sama nigdy nie wejdzie na scenę. Więc świat dzieli się i na aktorów, i na publiczność. I teraz, jeżeli należysz do tej grupy aktorów, chcesz coś robić, chcesz być ponadprzeciętny, to po prostu taki będziesz, jeżeli znajdziesz osobę, która pokaże ci, jak to zrobić. Natomiast, jeżeli siedzisz cały czas na publiczności, to nic z tego nie wyjdzie, więc stąd jest taka różnica, że jedni zarabiają pieniądze, a inni nie. Z mojej strony to tyle. Na sam koniec chcę jeszcze Wam tylko zarekomendować książkę Brian Tracy'ego, która się nazywa Maksimum Osiągnięć. To jest książka, od której każdy powinien zacząć również swoją przygodę w biznesie. Polecam generalnie wszystkie książki, które Brian Tracy napisał. Jeżeli chcesz zobaczyć listę rekomendowanych przez nas książek, to wejdź na stronę pawłabrycht.com-sklep, wejdź w zakładkę Top 30 i wybierz sobie książki dla siebie do czytania. Jak zamówisz 30 książek, to byś miał praktycznie Kolejkę na cały rok, żeby te książki przeczytać. Tworzymy dla Was też zestawy, czyli będzie zestaw negocjatora, zestaw sprzedawcy, zestaw lin-management i inne zestawy, które będzie można zamawiać dla danej grupy tematycznej, dla danych zawodów. Mam nadzieję, że będzie to dla Was przydatne. Wysyłamy książki od razu, mamy je w jednych z najlepszych cenach na rynku, także zachęcam do tego, żeby nabywać je u nas. Zobaczycie też od razu, jak funkcjonuje nasz sklep internetowy. Jeżeli interesujesz się e commerce to zachęcam do tego, żeby składając zamówienia w różnych sklepach internetowych, zobaczyć jak wygląda karta produktu, jak wygląda koszyk, jak szybko składa się zamówienie, jaki mail przychodzi po zamówieniu, jak zapakowana jest przesyłka i w jaki sposób jesteś obsługiwany, kiedy piszesz do ludzi maila albo do nich dzwonisz. Więc warto zobaczyć, jak my to robimy, zobaczyć, że będziesz miło zaskoczony. Z mojej strony to tyle. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Zostawcie w komentarzu informację, czy Wam ten odcinek się podobał. Jak macie pomysły na kolejne odcinki, piszcie, na pewno będziemy brali to pod uwagę. Nazywam się Paweł Albrecht. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.